Środki na remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury pozyskaliśmy z programu unijnego, który nosi nazwę Rewitalizacja Miasta Torunia na lata 2007-2015. Remont ten został zaplanowany na 15 miesięcy. Obejmuje praktycznie cały budynek i odnowienie elewacji zewnętrznej. Skrótowo można powiedzieć, że od piwnicy aż po dach. Dzięki tym środkom naprawdę budynek zyska bardzo dużo. Przede wszystkim zostanie osuszony i zostanie zlikwidowany grzyb, który był w piwnicy. Oprócz tego zostaną wymienione instalacje, wszystkie instalacje elektryczne, cała instalacja kanalizacyjna. Poza tym, dzięki temu remontowi tak naprawdę praktycznie zyskamy jedną dużą salę taneczną. Także powstanie taka naprawdę bardzo wygodna, z szatniami, z odpowiednią podłogą, z lustrami, drążkiem. Można powiedzieć, profesjonalna sala taneczna. Oczywiście sale te zyskają bardzo na estetyce. Będzie przyjemnie przyjść, będą nowe podłogi, ściany, oświetlenie. Także naprawdę mam nadzieję, że praca nasza po remoncie już od przyszłego roku będzie wyglądała zupełnie inaczej. Młodzież będzie do nas chętniej, jeszcze chętniej przychodziła. Bo na tym polega nasza praca, że my tu musimy się starać, żeby dzieci, młodzież chciały do nas przychodzić, a musimy im w zamian za to coś zaoferować. Nie tylko fajnych nauczycieli, bo na razie to główny jest nasz atut, że są fajni ludzie, ale ta baza jest też bardzo istotna. Zachęcam wszystkich, żeby składali wnioski o środki do Unii Europejskiej, bo są to naprawdę duże pieniądze. Zachęcam bardzo serdecznie. Dawno, dawno temu żył smok, którego miał zabić rycerz, ale za namową Unii odstąpił od tego, zamienił miecz na pióro i pozyskał dotację dla swojego grodu. Wstąpił związek z Unią ku uciesze wielu, a rozkwitające miasto wraz ze smokiem stało się atrakcją turystyczną naszego kraju. Oby żyli długo i szczęśliwie.